Witajcie! Dzisiaj troszeczkę inaczej. Mianowicie sprawdzimy pogodę. Tutaj otworzyłem stronę internetową z pogodą na 45 dni w moim rejonie, okolice Trzebnicy. I zobaczcie, co się dzieje. Dzisiaj mamy sobotę i temperatura oczywiście rośnie. Tu wszystko jest fajnie, ale zaledwie w poniedziałek mamy jeden dzień opadów. Nie wiadomo, co to będą za opady, ale tylko jeden dzień. Potem mamy tutaj, słuchajcie, zobaczcie, 11 kwiecień to jest tutaj dzisiaj. I aż do 3 maja tu nie ma ani kropli deszczu nigdzie. Przejdźmy dalej sobie. Od 3 maja. O, tu mamy 3 maja. Potem 4 i dopiero tuż zaczyna się w okolicach, właśnie można przyjąć, że 9 maja zaczyna coś trochę padać. Co ciekawe, zimnych ogrodników według tej prognozy nie będzie, ponieważ temperatura w nocy ma sięgnąć w granicach 9-10 stopni. Tu mamy 12, 13, 14, 15, nawet 16 maj, tu lekko spadnie temperatura do około 6-7, ale dalej mamy cały czas ciepło, tu nic się nie dzieje. Więc jeśli chodzi o sadzenia rozsad w grunt, to śmiało można sobie to pozwolić. Ja myślę, że około 8 można już sadzić to do ziemi, tym bardziej, że zaraz po 8 tutaj zaczynają się deszcze. Ja bym to w ten sposób zorganizował i prawdopodobnie tak będę sadził w grunt w tym terminie. Natomiast dalej już nie przejdziemy, mamy tutaj 25 maja, tutaj również zaczynają być deszcze, więc sprawa w maju robi się taka dosyć optymistyczna. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało później. Natomiast tu, jeśli chodzi o do powiedzmy 6, 7 nawet maja od dzisiaj, czyli prawie miesiąc, słuchajcie, tu będzie sucho. Tu będzie sucho i trzeba coś po prostu w tym temacie zrobić. Ja nie wiem, czy wy macie jakieś pomysły na to, żeby, nie wiem, jeżeli ktoś ma wielkohektarowe uprawy, no to temat jest zupełnie inny, ale przy takich mniejszych gospodarstwach, mniejszych hektarach, to może po prostu jakieś macie pomysły, żeby sobie w tym temacie poradzić. Krótki film, krótkie pytanie i takie po prostu temat do dyskusji, jak sobie radzicie w takiej sytuacji. Tutaj jeszcze raz mówię, około miesiąca czasu bez opadów. To tyle, trzymajcie się, zapraszam do dyskusji. Cześć!